I witajcie. Z tej strony oczywiście Angus. Zapraszam na kolejny odcinek Porażek RMA. Tak, wiem, nie było w środę, nie było długi czas. Niestety parę spraw zaprzątało mi czas na tyle skutecznie, że nie miałem wolnej chwili, żeby nagrać, bo wbrew pozorom nagranie odcinka Porażek to nie jest tak, że włączam grę, włączam nagrywanie, nagrywam, wrzucam na YouTube'a, okej, gotowe. Nie, na to trzeba jednak troszkę więcej czasu poświęcić. I tak, czym dziś się zajmiemy? Dziś zajmiemy się grą o jakże ciekawym tytule Metin Minigra, bądź też Extreme 1. Nie wiem do końca, której nazwie ufać. Jak widzimy, jest tutaj plik projektu, jest tutaj save. Save jest, zresztą sami się przekonacie po co. Przejrzyjmy szybko zasoby, animacje wszystkie podstawowe, butlery. Ogólnie jest tutaj zapakowane całe RTP i o ile się nie mylę, nic ponadto. Nie ma żadnych paralaks. W systemie nie ma żadnych nowych skryptów, jest tylko title. Ciekawy zresztą. Nawet nie ma wstawionego tile E. No cóż. Audio. BGM. Airship Battle. In the end, Linkin Parku. No proszę. Dobrze. Fonty jakieś. UME Plus. Gothic. Chyba mam zainstalowany. Rozpocznijmy grę. Metin 3 minigra. Wow. Sprawdźmy, czy trzyma poziom. Sprawdźmy, czy trzyma... tak, incorrect is bit chunk land. Graphics system. Coś nawaliło z titlem, oczywiście. Ale o dziwo, title się wyświetla. Metin 3 by Bartek 8712 RPG Games www.chomikuj.pl Bartek 8712. Nie będę teraz sprawdzał tego chomika, potem po nagraniu sobie sprawdzę. Zacznijmy. Nowa gra. Słyszymy in the end, spawnujemy się w jakimś miejscu. To jest nie wiadomo po co. Dobra, zagadajmy do jednego NPC-a dostępnego na wyspie. Witaj na wyspie Arkadras. Miło... Czy to miała być przeróbka Alcatraz? Hejka. Mam zielone włosy. I mój statek płynie do brzegu, jest w dolnym prawym rogu. Dzięki. Da fuk. Bierzemy wobec tego statek. Muzyczka gra, ale nie będę was zanudzał pływaniem. Ponieważ samo przepłynięcie do drugiego brzegu trwa około 5 minut. Tak, około 5 minut. Mapa jest tak gigantyczna. Dlatego dopłynąłem, zrobiłem tam save'a. I... da fuk! Zapisałem nie tam, gdzie trzeba. Dobrze, więc krótkie cięcie i poczekajcie, aż tam dopłynę. To były chyba najdłuższe 4 minuty mojego życia, ale w końcu... Złapię fus, proszę. Ale w końcu, jak widzicie, dopłynąłem. Wysiadamy. I co mamy? Mamy ścieżkę. Mnóstwo portów. Płot. Co to jest? Co to kurwa jest? Co? Dach z grządek? Dom jakieś 40x40, 6 okien? Nie, co to jest? Co to ma być? Nie! Mój zmysł orientacji się w tym momencie buntuje.
Nie mam nic do sprzedania, nie mogę nic kupić, bo mam 0 złotych. Co to ma być? Nie, ja się na to nie zgadzam. Wiecie co? Stąd będzie screen. To trafi na koszulkę. Ja wam to gwarantuję. To będzie na koszulce. Kolejny dom, całe szczęście już nie 40 na 40. Mamy okna, tutaj możemy kupić zbroję. Nie, 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 ja się nie zgadzam. Ja się nie zgadzam, co to ma być? I to o... Nie. Nie, 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 nie. Fuck this shit. Nie, 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 fab. Dobra, tutaj da się jakoś... Te klony! Żywiołak ognia! Nie! Co podać? Alkohol! Browara! Chyski! Valentine'sa! Daj w chyski! Nie mam. Aha, ha, okłamałem cię. Da fuk. Chyski? To co znowu? Most pośrodku niczego. Złoty dach, złota cegła. Jedno okno, drugie okno, trzecie okno, czwarte okno gdzieś na górze. Nie, ja się nie... Co? Pszczoła Emerged? Drużyna Arten got the upper hand? Skąd w ogóle pszczoła, pszczoły w takiej lokacji? W tej lokacji to można, nie wiem, z robotami walczyć, albo z czymś, ale pszczoły? Serio? To nie toperze. Całe szczęście, że są słabe. Oczywiście nie da się stąd wyjść, bo dlaczego miałoby się dać? Zapiszmy więc grę. I krótkie cięcie, muszę to naprawić. Nie ma tam jednak co naprawiać, pomyliłem się. Ale w projekcie znalazłem coś bardzo ciekawego. Mapa, która zwie się mapka dropu. Ma wymiary 500 na 500. Tak wygląda ta mapa. Proszę. Same korytarze, sam labirynt i do tego randomowe spotkania. Mamy też ekspowiska. To jest ekspowisko, na którym wylądowaliśmy. Przeniosę obszar nagrywania, żebyście dobrze zobaczyli. Proszę. Ekspowisko numer 2, ekspowisko 3, 4... W skali 1/8. Ekspowisko 5, 6, 7. To jest szczególnie duże. 8, 9. Kolejna mapa 500 na 500. Bossy łatwe. Czyli napotykamy tutaj... A, oczywiście, wszystko było tworzone przy pomocy generatora lochów, bo jak żeby inaczej. Kogoż tutaj napotykamy? Bossy łatwe, pełzaka i roślinkę. Bossy hard. Tak wygląda ta mapa w całej okazałości.
Tutaj napotykamy jakiegoś pana. Słuchaj, ta arena jest naprawdę trudna. Skrzynia, która zawiera dużo łuku, znajduje się na końcu. Otwórz je i dowiedz swojej odwagi. Cóż znajduje się w skrzyniach? Miecz bogów plus 9. Zwój ognia. $50 000. Kogóż tutaj napotykamy? Anioła ciemności, ninja Nienali, kosiary zabójcy i rycerza z Asury. Sprawdźmy, kimże oni są. Baza danych. Przeciwnicy. Asura. Wiedźma Wasogu. Kogóż my tam jeszcze mieliśmy spotkać? Anioł ciemności. Różowy anioł ciemności. Because fuck logic. Ninja. Nienali. Kosiara zabójca. Rycerz z aury. Guz. Ta notatka. To wszystko. Co to ma być? O! Tutaj mamy jeszcze guzdanową mapę. To jest zapewne mapa, na której można spotkać guzdana. Mamy tutaj tylko jeden event. Dark Atlas. I kogoż tu możemy spotkać? Zgaduję, że guzdana. Tak, grupa przeciwników, guzdan pedał. Aha. I cóż, i to by było chyba na tyle. Mamy 9 ekspowisk, do tego bossy łatwe, bossy hard, Arkatras, sklep z bronią, sklep z zbroją, pub mapka dropu. Jeszcze zobaczcie sobie Arkatras. Mapa 400x400. Tak. No, to była wyspa startowa, ta tutaj w tym rogu. Tutaj trochę rafy. Dalej już się nie chciało jej robić twórcy, więc dostaliśmy tylko pusty ocean, a naszym celem było to. Jep. Ale mamy tam jeszcze coś ciekawego, z tego co zauważyłem. Znaczy nie wiem, czy ciekawego, szczerze wątpię, ale... A, tak. Oczywiście teleporty na ekspowiska. Kim jesteś, klaunie? Pokaż wybór. Guzdanowa mapa, to ten pedał, ja tam nie idę. Bossy hard, bossy łatwe. Sklep. Ulecz wszystkich. I teleporty na ekspowiska. Na tym polega cała gra. Dostajemy się tutaj, ekspimy w jakichś dziwacznych korytarzach. I to tyle. I to wszystko. I co najlepsze, pomimo że te wszystkie ekspowiska są tak puste, to i tak wolę te mapy. Od tych. Chyba domyślacie się dlaczego. Dobrze, więc wygląda na to, że nie ma sensu, żebym dłużej w to grał, ponieważ całość opiera się tylko na walce. Nie ma tu ani krzty fabuły. Nie ma tu ani krzty niczego. To jest jeden wielki shit, jeden wielki krab. Inaczej tego nazwać niestety nie potrafię.
Znaczy się potrafię, ale musiałbym tutaj wstawiać za dużo pisków cenzury. Więc na razie określę to tylko w ten sposób. I cóż, to by było na tyle w tym odcinku, na to wyglądam. Dobiłem do 15 minut. Także tego. Także na tym chyba skończymy. Ja się z wami już powoli będę żegnał. Komentujcie, jeśli macie coś ciekawego do powiedzenia na temat tej gry i nie tylko. Subskrybujcie, dzięki czemu będziecie zawsze powiadamiani o moich nowych filmikach. Lajkujcie, bo jest to jednak jakaś forma motywacji, jeśli widzę, że jest sporo łapek pod filmikiem. I cóż, to by było chyba na tyle, jak już mówiłem. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w środę, mam nadzieję. Nie, w środę, na pewno. Na pewno w środę. Tak. Do usłyszenia i cześć. A, zapomniałbym. Polecajcie wszystkim, wszystkim jak leci.